Kamilowi Stochowi zawdzięczamy jeszcze jedno. Dzięki temu, czego dokonał 10 lutego, to w Polsce jednak dzień Kamila Stocha, a nie Mariusza Trynkiewicza. I nie musieliśmy zaczynać od tej sprawy, choć bieg wydarzeń dzisiaj był zupełnie wyjątkowy. Najpierw sąd w Rzeszowie odroczył rozprawę do 3 marca, ale potem dowiedzieliśmy się o nowym wniosku o areszt. W Rzeszowie jest Maria Stepan. Powiedz, czy jest możliwe, że Mariusz Trynkiewicz jednak nie wyjdzie jutro na wolność? Jeszcze wczesnym przedpołudniem wydawało się, że to jest praktycznie niemożliwe. Nawet wczesnym popołudniem wydawało się, że jest to niemożliwe. Rzecznik tego więzienia, który jest za mną, opowiadał nam o tym, że Mariusz Trynkiewicz poprosił o ciepłe ubranie, że właściwie teoretycznie chwilę po północy ten człowiek będzie już wolnym człowiekiem. A za chwilę okazało się, że to była czysta teoria, bo w celi Trynkiewicza już w sobotę znaleziono rysunki, kolaże o charakterze pornografii dziecięcej. Dziś znowu było przeszukanie celi, wtedy, kiedy Trynkiewicz był na przesłuchaniu w sądzie, i znowu znaleziono kolejne rysunki. I tak, nieoczekiwanie, ten serial pod tytułem Operacja Trynkiewicz, którego kolejny odcinek mieliśmy zobaczyć dopiero 3 marca, w tym serialu nastąpił nieoczekiwany, nieprzewidywany zwrot akcji. A było to tak. Miejsce kaźni podczas II wojny światowej. Miejsce tortur i egzekucji w czasach PRL-u. Dziś jest tu sąd. I dziś sądzono tu Mariusza Trynkiewicza. Wjechał tak, by nikt nie miał szans go zobaczyć. Nie pomogły zwyżki, nawet dźwigi. Tu tylko widać jego zgiętą, niewyraźną sylwetkę. Budynek pilnowany tak, jakby chciało go zaatakować uzbrojone po zęby komando. W środku drobiazgowa kontrola. Pytanie tylko, po co? Rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Mariusza Trynkiewicza widziało i słyszało tylko kilka osób. Ciężko spodziewać się po osobie, która kończy odsiadywanie 25-letniego wyroku więzienia, żeby nie był przerażony, przestraszony tym, co się dzieje wokół jego osoby. Czy to właśnie w mediach, czy też w stosunku do niego, do ludzi. Tyle jego obrońca. To do jego wniosku przychylił się sąd i odroczył rozprawę do 3 marca. Wtedy mają zostać przesłuchani nowi świadkowie. Obrońca chce też powołania nowych biegłych. Gra na zwłokę? Mamy wrażenie, iż sąd chce strzegać wszelkich prawa do sądu oraz zasad demokratycznego państwa prawnego, że nie poddaje się naciskowi opinii publicznej, żeby orzekać szybko, zdecydowanie. I tak Mariusz Trynkiewicz znów w kolumnie pod specjalnym nadzorem wrócił za mur więzienia. Do jutra. Niebezpieczny i nieobliczalny. Przesiedział tutaj ostatnie 1,5 roku. Czy gdy wyjdzie, znów będzie chciał zabić? Nikt tego nie wie. Ale na wszelki wypadek wszyscy robią wszystko, by mu się to nie udało. Wolność. Trynkiewiczowi zaczyna się liczyć już od północy. Dana osoba w dniu, w którym kończy karę, może być zwolniona w ciągu całej doby, kiedy ten koniec kary następuje. Czyli teoretycznie minuta po godzinie 12 do 23:59 zgodnie z prawem możemy skazanego zwalniać z jednostki. Po południu jednak nagle okazuje się, że w celi Trynkiewicza zostały znalezione materiały, tu cytat, które można zakwalifikować jako pornografię z udziałem małoletnich. Rysunki i fotomontaże. Bez jego obecności odbyło się dokładne przeszukanie, kolejne, i znaleziono tam materiały, wniosku, którym materiały te rzucają światło, nowe światło. Minister zarzeka się, to żadna prowokacja, a dyrektor rzeszowskiego więzienia zawiadamia prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Trynkiewiczowi więc być może nie przyda się cieplejsze ubranie, o które poprosił. Być może nigdzie stąd jutro nie wyjdzie. Tak Mariusz Trynkiewicz wyglądał 25 lat temu. Tak wtedy... Nie potrafię tego jednoznacznie powiedzieć dlaczego. Nie potrafię podać motywu. Źle się stało, na pewno bardzo źle się stało. Ale jak ja bym znał motyw, no to przecież bym... Dawno już bym ten motyw powiedział. Zeszło tydzień czasu. Po tygodniu policja przyjeżdża o 4 rano, przywozi mnie tu do lasu. Bo ja już wcześniej się dowiedziałem, że znaleźli w lecie zamordowany. Ojciec jednego z 4 zamordowanych chłopców. On nie wybaczył i nie wybaczy. Nie wyobraża sobie, by morderca jego syna mógł tak po prostu wrócić. Mariusz Trynkiewicz dziś ma 52 lata. Wiadomo, że w tym więzieniu, takich jak on, z zaburzeniami preferencji seksualnych, które poddawane są terapii, jest około 60. Mariusz Trynkiewicz jest jedną z 4 osób, które wyszły lub w najbliższym czasie wychodzą na wolność, wobec których dyrektor tego zakładu karnego chce zastosowania ustawy o bestiach. Rzeszów, Maria Stepan, Wiadomości.
Gość mi mu dziś wieczorem tuż po wiadomościach w TVP Info będą mecenas Aleksander Poci i Stanisław Kaczmarek, ojciec zamordowanego przez Mariusza Trynkiewicza chłopca. Zniknięcie, lokalizacja, obserwacja to trzy etapy operacji, nad jaką teraz pracuje policja. Jeśli wyjdzie na wolność, to musi stać się to tak, by nikt tego nie mógł zobaczyć. Potem trzeba go samochodem, a może helikopterem dostarczyć w miejsce, o którym nikt nie będzie wiedział. I wreszcie, kiedy już tam będzie, bez przerwy obserwować. Dla jego i innych dobra. Leszek Dawidowicz. To z całą pewnością jeden z najlepiej chronionych ludzi w Polsce. Samochody Centralnego Biura Śledczego, policyjni pirotechnicy, karetki pogotowia, dbałość o ukrycie wizerunku. Dokładnie tak jak w przypadku konwojowania świadków koronnych. To co widzimy to element taktyki, która ma przykryć kulisy akcji. To co dzisiaj widzi opinia publiczna to są gadżety właśnie, te radiowozy, te sygnały. Te kogoty. Tak, oczywiście, no, to są gadżety, są bardzo ważne, bo one naprawdę mają pewien element, nazwijmy to też odstraszający. Jutro ci wszyscy ludzie zdejmą mundury i rozpocznie się właściwa część operacji Trynkiewicz. O tym, jak może wyglądać, opowiedzą ci, którzy takie operacje w policji już prowadzili. Trzeba będzie zasłonić własnym ciałem. To się zasłoni własnym ciałem. Robert Sysik, wieloletni dowódca sekcji bojowej warszawskich antyterrorystów. Stawka jest naprawdę bardzo wysoka. Marek Dyjasz, były szef Biura Kryminalnego Komendy Głównej. Zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Jacek Wrona, były oficer Centralnego Biura Śledczego. Pierwsza część operacji to tak zwane zniknięcie. Na pewno jutro wywiozą go antyterroryści, na pewno go wywiozą osoby odpowiednio przeszkolone do tego wszystkiego, ale w taki sposób, że na pewno nie rzuci się w oczy. W oczy nie rzucają się samochody firm usługowych. Być może właśnie takim autem wyjedzie jutro Trynkiewicz. Może być tak, że 4-5 ulic dalej przesiądzie się w następny samochód, 10-5 ulic dalej w następny samochód, a może być tak, że dojedzie na lotnisko, wsiądzie w śmigłowiec, albo w samochód, albo w samolot, odjedzie. I najważniejsze jest to, żeby nikt nie wiedział, gdzie on jest. Jeżeli szatan z Piotrkowa zdecyduje się na pełną współpracę z policją, to kolejnym etapem działań będzie umieszczenie go w bezpiecznej lokalizacji. Najczęściej wybiera się miejsca odosobnione, tak żeby nie zwracać uwagi. Są osoby, które znane są, już nie chcę mówić pseudonimów czy nazwisk, które od dłuższego czasu są ukrywane na terenie Polski. No i jakoś nikt nie wie, gdzie one się znajdą i na pewno się nie dowiedzą. Czasem ludzi, którzy mają być chronieni, umieszcza się też na terenie samych jednostek policji lub na nowych wielkomiejskich osiedlach, gdzie sąsiedzi właściwie się nie znają. Od tego momentu zaczyna się już pełna obserwacja. Tak zwane zakryte punkty obserwacyjne, czyli samochody stojące, nie poruszające się nigdzie i mające obiekt cały czas pod stałą kontrolą, nagrywające zachowanie osoby, którą się ochrania bądź którą się obserwuje i miejsce wokół. To są gadżety. To są gadżety. Najważniejsi są ludzie, którzy mają wywiązać się ze swojego zadania. Przez cały czas blisko Trynkiewicza będą ludzie prowadzący tak zwaną dynamiczną obserwację. Figurant zalogował się na kwadrat, także dawaj podmianę. Ludzie, którzy właściwie przez cały czas będą musieli być krok przed obserwowanym. Najistotniejszy jest zawsze człowiek. Można mieć najwspanialsze rzeczy i często okazuje się, że zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Dlatego już teraz ludzie prowadzący tę operację muszą wiedzieć wszystko o Mariuszu Trynkiewiczu. Na wypadek, gdyby urwał się spod policyjnej opieki. Miejsca, w których on może szukać schronienia, miejsca, w których będzie czuł się bezpieczny, albo osoby, które będą współpracowały z nim, po to, żeby